To okej, okay, możemy tą ciężarówką przejechać jeden albo dwa ładunki, zobaczymy. Weźmy ładunek specjalny, o ile jest. O, 400 km. Trochę daleko. Jesteś na tym forum SCS taki Filip Roy Wirth, chyba tak to się powinno czytać. On właśnie jest tym, no, alfa testerem. Jemu można zgłaszać wszystkie bugi. No widzisz. Tośmy się czegoś ciekawego dowiedzieli. O, ja w Indawie nie mam garażu. Zaraz to zmienimy. Czy tam nie można kupić w ogóle garażu? A co? W Windawie. Nie pamiętam. Niech ja zobaczę na mapie. Chyba nie można. Trzeba zaakceptować wszystkie te nowe reguły. No to miasto bez garażu. Nie lubię tego. Ja wiem coś zjeść, kurde, się błędnie zrobiłem już. Chcę być tylko ja. No trzeba. Palił. Dobra, idę. Synchronizacja tempu z World of Trucks. No dobra, pan? Na razie działa, więc można. Światło, dajcie mi światło, bo nic nie widzę. Tak bez świateł to kiepsko byłoby tak jeździć. Raczej nie inaczej. Dobra, zapisz. Ja sobie zrobiłem 7 rano na tym, na singlu, a tutaj przechodzę na czas serwerowy 3:15 rano. O, jest, to czyś. Wiem, jak nie powiem gdzie. No, tak bywa, co poradzić. Dobra, zobaczmy jak jeździ to wolno. Tuką się w kaplicy obok. To koło Las Vegas było. Ale dźwięki się nie dało. Ja sobie wyłączyłem sobie wszystkie dźwięki. Gdzie jesteś? Jestem, proszę ja ciebie, Windawa na Baltiku. Widziałem, że coś takiego to jest. A przejeżdżałem już ten drugi, trochę odkryty. Thank you.
Wiedziałem, że tak będzie. Wczoraj sobie sprawdzałem, po jakiej cenie chodzą takie makury. Co? Wczoraj sobie sprawdzałem, po jakiej cenie chodzą takie makury. Co to jest? To jest poduszka. O. A do czego? A to jest dobre pytanie. No, to jest bardzo dobre pytanie. Możesz sobie kupić poduszkę na fotel, gdzie na niej siadasz, żeby cię robiło miękko. Możesz sobie kupić poduszkę do spania taką normalnie. Możesz sobie kupić poduszkę taką, która tylko wygląda, leży na kanapie i spełnia funkcję ozdobną. Także dlatego pytam. Czekaj, zaraz ci wyślę linka. Tylko się nie zdziw. O Jezu, kurwa, jak to skręca, matko. Łaaa, to już w zakręt wjechał. Akurat tej poduszki szukałem na AliExpress. No. A czemu tam? Tylko tam jest dostępna? Jest niby dostępna na rynku polskim, ale ceny są, jakby to powiedzieć, wygórowane. A to ja już się przyłączam. Link jest taki dość pokaźny. Zobaczmy. Ale zawartość. Panie. No, taka poduszka. Wyświetl link. Możesz ty, co to kurde jest? To jest poduszka. To jest poduszka z takim rysunkiem, z takim nadrukiem? No. Ale to jest poduszka normalnie do spania, tak? No. No, wtedy na to. Ciekawe, powiem ci. dlatego tak powiedziałem, że są te różne funkcje tej poduszki, nie? To jest ciekawe. A nie brzydzicie to? No, czemu? Bo powiedział mi szefu, żeby tego nie mówić pozostałym kierowcom. Aha. Wiesz, tym młodszym, wiesz, Gabriel i tak dalej. No. Jeszcze by się zgorszyli. No, gdzie? To rzeczywiście można nie mówić. Po co im taka wiedza? No i z takim nadrukiem jest, tylko że to jest we wersji nieocenzurowanej jakby co. Nie, no tak, no to wiadomo, bo na stronę muszą cenzurować. No. No ale taka poduszka tak około 50-60 zł. I tam jeszcze masz do wyboru rozmiary. Ale widzę, że nie jesteś jakoś tym zbytnio zdziwiony. Nie, w ogóle nie jestem zdziwiony. Różni są ludzie. Śmieszą, czy nie?
Ja to tyle rzeczy widziałem, że... No, w sumie racja. Tak się właśnie zastanawiałem, czy sobie na nowy rok nie kupić takiej poduszki. No, taka dobra. No. A to tam są jeszcze różne nadruki. No, domyślam się, że jest spory wybór. To, co tam widziałeś, to jest tylko jedna z wielu opcji normalnie. No, tam podejrzewam, na rynku azjatyckim to mają wyjęcie ziemskie. No, no, na rynku azjatyckim tak. No, ale tutaj w Polsce to raczej tak nie jest zbyt. No, w Polsce to podejrzewam, że raczej to jest niszowe. Znaczy, ja to widziałem, że te poduszki były na konwentach. Nie wiem, czy wiesz, co to jest konwent. No i na konwentach były tych mangowo-animowych, nie? No i ale tam były znowuż takie ceny, że lepiej nie gadać. No wiadomo, no to. A tu jest normalnie o połowę taniej. Na konwentach to się niczego nie kupuje, jak już coś wiesz. No. Coś tam sprzedać. To wiadomo, że mają ceny wysokie. Ceny wygórowane, nie? A ja na przykład, jak byłem na tym konwencie, no to też mogłem sobie zjeść onigiri. Tak? Onigiri zjadłem, no. Bardzo dobre jest. I to było z kurczakiem chyba karagiri jakoś tak. Kurczę blady, jakie to było dobre. I to było akurat w Krakowie. Ja bym normalnie jeszcze raz sobie zjadł takie onigiri. I to jedna taka kulka normalnie i jesteś zapełniony na cały dzień. Co ty gadasz? Nie no, może nie na cały dzień, ale na pół. A przynajmniej to tak dla mnie było. Ale to była potężna kulka. Bo to masz ten kurczaka obwiniętego ryżem, nie? I jeszcze do tego liście nori. To wszystko jest razem zlepione i to jest taka jedna taka, wiesz, taka kulka jakby mięsna, nie? To jesz na surowo. Tak jak sushi. No i z tych takich potraw, takich właśnie śródziemnomorskich, to jeszcze jadłem te krewetki. O, krewetek to też bym nie tak. O, jakie to jest dobre. Wiesz, jak to smakuje? W smaku jest podobne do kurczaka. Tak? Hmm? Na początku też tak myślałem, że będzie to kiepsko smakowało, no bo to tak dziwnie wygląda, nie? Ale potem normalnie jak już spróbowałem, to normalnie z talerza znikało od razu. No. I odwrotnie, coś co wygląda pięknie, może smakować chujowo. No dokładnie. W sumie to onigiri sprzedają w Krakowie na placu Inwalidów, ale to znowu do Krakowa mam 120 km. Tak, no to nie będziesz jechał tylko po to, żeby sobie... Tylko po to, żeby sobie zjeść onigiri, no. Ale tutaj na przykład w Sączu niedaleko mam 30-40 km, mam suszarnię. Suszarnię w sensie, że sushi ten. Kojarzę nazwy. Jak ja normalnie czasami ludziom mówiłem o suszarnię, to oni się tak mówili: suszarnie? O co chodzi? O co biega, no. No. Idziesz jeść do suszarni? O co ci chodzi? Powiem ci, że jak pierwszy raz usłyszałem ten termin, to nazywnictwo tej restauracji, to też miałem przez chwilę zagwozdkę, nie? Ale po jakiejś tam chwili dłuższej czy krótszej, już nie pamiętam, doszedłem do tego, co to jest. Nie? No. Ale niektórzy rzeczywiście, no jak nie wiedzą i się im mówi, no to się pukają w głowę, co? O czym ty w ogóle do mnie mówisz? No tak było. No i dobra, 8 na 12. Jeszcze o, pięknie! 4. Jeszcze 4. A ja mam 500 km i będę miał 12 na 12. Ty! Z Rygi do Rygi mam. O, biel! Co prawda 138 km. Ale jednak.
Korzystaj póki jest. No, biorę. Biorę póki ktoś nie zwinął przypadkiem. W tej samej firmie? Tak jest. W sumie to jakoś tak bardziej podchodzę, no w sensie, że lepsze są dla mnie potrawy typowo azjatyckie. Na przykład takie, o, curry. Curry też jest azjatyckie. No. A jakie dobre. Ło. Ja to nie lubię. Ja to w ogóle mam problem z tym, żeby spróbować jakiegoś nowego jedzenia. Nieważne, jaki to jest, z jakiego kraju, z jakiego regionu pochodzi. Tak jakoś mówię. Ja to ze swojego regionu mogę polecić oscypki. Jestem, ale muszę iść, bo mam robotę do zrobienia. Te drzewa trochę porąbać. No. No, to do potem. No hej. Kurczę, myjecie ten kurier, czy nie? Wiem ci, że może nie przyjechać. Nie, ale tak serio już teraz. Nie żartując sobie. Może rzeczywiście nie przyjechać, bo to przed samymi świętami, a dzisiaj mamy 18, to może nie oni mają z tego paczka. No, też racja. Ja bym się tak nie nastawił, że to koniecznie dzisiaj musi być. To ja bym był ciekawy, jakby mi taka poduszka przyszła do domu, co by mi mama powiedziała? To nie byłoby zbyt ciekawe. Właśnie też by mnie ciekawy komentarz. W ogóle reakcja. Bo ogólnie jeszcze jak jeździłem na te konwenty z anime, no to ten, to było takie założenie, że sobie to kupuję, ale... No, ale że z racji, że kosztowało 200 zł, no to jakoś tak nie chciało mi się tego kupować. A to jest niecała stówka, no to... To jeszcze różne rodzaje. Co ja takiego jeszcze widziałem, takiego dziwnego na internecie? Bo to jest jedna z tych rzeczy, które były dziwne na internecie. Nie wiem, czy słyszałeś takie pojęcie NEET. NEET? NEET. NY, E, T. Z angielskiego NEET to nie słyszałem. To jest ogólnie rzecz taka, że to jest skrótowiec od osoby, która jest niezatrudniona, biedna, nie ucząca się, nic nie ten, w ogóle nic nie robi i siedzi cały czas przy kompie. Użytkownik rozłączony. Co to się stało? Ktoś się rozłączył, tylko ciekaw jestem kto. Myślałem, że ty, a po prostu myślałem, że ja i od razu popatrzyłem na mój router. Ten, czy nie wiem. Może Blaszko się rozłączył. A może, no. Właśnie z takich dziwnych rzeczy to ja jeszcze widziałem takie słyszałem takie pojęcie hentai. Nie wiem, czy słyszałeś. Hentai? Hentai, no. Hentai to mi się kojarzy z... No też gdzieś tam z jakimiś... jak się nazywają? Komiksami. Blisko, bardzo blisko. To rozwin. To chodzi o to, że to są komiksy, tylko że... One w Japonii są sprzedawane ogólnie w strefie 18+. A teraz sobie zgadnij dlaczego. No, to już domyślam się dlaczego. No, także ten. I oczywiście one są w wersji nieocenzurowanej. Tak, gdzieś to widziałem nawet kiedyś. Coś mi... A jeszcze z tego jest robione hentai anime. Bo są na necie dostępne te skanlacje właśnie takich mang.
Tylko, że polskie tłumaczenia są takie, no, kijowe jakby. I dlatego ja wolę sobie czytać po angielsku. Jeżeli już w ogóle czytam. A jeszcze jest takie pojęcie mangaka. Mangaka to jest od słowa manga. I ten właśnie komiks japoński. Tyle, że mangaka to jest osoba, która robi tą mangę. To też nie wiedziałem. A wiesz, jak się nazywa kolej w Japonii, ta super szybka? Pewnie wiem, ale nie pamiętam w tej chwili. Shinkansen. W sumie to dość dużo rzeczy wiem. A wiesz, jaka jest religia, jakie są dwie religie dominujące w Japonii? W Japonii? No. Nie wiem. Buddyzm i Shinto. Buddyzm to... Słyszałem. A Shinto to jest tradycyjna religia wywodząca się prosto z Japonii. Oni tam mają swoje świątynie jakby. I jak są jakby Matsuri, będę mówił, no... Matsuri to jest takie jakby to powiedzieć, odpust, jakby tak wiesz, u nas, nie? Tylko, że u nich te odpusty jakby się odbywają 4 razy do roku, w sensie na każdą porę roku jest inne, jest inne Matsuri jakby. Plus jeszcze do każdej świątyni są też, wiesz, własne te Matsuri, nie? Ale jeszcze mają też inne święta tam wewnętrzne, no to jest w zasadzie bardzo podobne do chrześcijaństwa. Ale różni się od chrześcijaństwa tym, że tam jest wiara w to, że w każdej, nawet najmniejszej rzeczy, nie? Że jest Bóg. W sensie, ale nie, że jest Bóg w takim sensie, jakby to powiedzieć, tak jak w naszym, nie? Że jest Bóg osobowy i tak dalej, nie? Tylko, że to jest Bóg jakby w sensie duchowym. Ogólnie to jest chyba najstarsza religia ze wszystkich religii świata, tak sądzę, ale mogę się mylić. Co tam jeszcze można by powiedzieć o tym Shinto? O Matsuri powiedziałem, od tej ilości bóstw powiedziałem. Właśnie, tam oni mają około 5 milionów bogów, no bo wiesz... Do każdej rzeczy tam masz jedną rzecz, nie? Do każdej rzeczy jest przypisany Bóg, nie? No i przez to oni też mają umiłowanie natury, w sensie, że dlatego tam jest tak czysto w Japonii. Ogólnie to w Japonii jest około 126 milionów ludzi. A teraz sobie pomyśl, że 80% należy właśnie do Shinto albo do buddyzmu. Tak około 96 milionów jest właśnie w tych religiach. No tak jak nas. Chrześcijanie. Tylko, że właśnie dziwi mnie... Właśnie, religia to jest dość ciekawy temat, no bo jeżeli się popatrzysz na jedną religię, to znowu już jesteś heretykiem, jeżeli należysz do innej religii. No tak. No popatrz, dla islamisty jesteśmy heretykami, no bo wierzymy na przykład w Allaha, nie? Co ja mówię? To, żebym zaszalał. No, tego Boga chrześcijańskiego, nie? Teraz pojechałeś. No. Ale ogólnie chodzi mi o to, że nieważne na to, jak się spojrzysz na to, czy wierzysz, czy nie, no to i tak zawsze jest jakaś korelacja religijna. W ogóle jakie znaczenie ma Bóg? A skąd ja mam wiedzieć? Nie zadawaj mi takich trudnych pytań. Bo jeżeli się popatrzysz na sens religijny, no to dla danej osoby, która należy do religii tam, na jakiejś tam, no to to ma duże znaczenie. Ale znowu, jeżeli jesteś w innej religii, no to inny Bóg ma znaczenie dla tej innej osoby. Dokładnie. Dokładnie tak. A i przez to są właśnie te wojny na te religijne, no bo osoba A uważa, że Bóg A, wiesz, duże jest ich najlepszym Bogiem. A znowuż osoba B wierzy, że Bóg B jest najlepszym Bogiem. No, dokładnie tak.
jedni drugich próbują przekonać, nie? Że ich jest na wierzchu. No ale to jest takie przekonywanie się, jakby to powiedzieć, bez niezbitych dowodów. No, niestety, no. No bo wiesz, no bo to głównie chodzi w religii o wiarę, że trzeba mieć wiarę. Gdyby były dowody, to wiesz. Nie byłoby wiary. To by było co innego. Kurde, 120 km po ładunek. Nie wiem, szlak. To chyba przesada. Anuluj, zobaczymy, czy jest coś innego. Nie wiem, jakby to ująć. O, tutaj coś jest. 206 km. Z NC. Należność do religii nie ma znaczenia, chyba że szkodzisz drugiemu człowiekowi. O, tak to chciałem mówić. Zdrastwujcie. Co? A nie, Witalij jechał z Rosji. A to mu powiedziałem dzień dobry. No, tak się nie rozumiem, tylko się zdziwiłem dlaczego. No kurde, zniknął już, ale bez nadziei. Ajajajajaj! Tak mi się kończy, ja nie dojadę do celu. Dobra, do Uppsali jedźmy. Ale nie, jest jeszcze ratunek, bo jest tutaj stacja benzynowa. Muszę na nią zjechać. Kurwa, 116 km znowu. Tak się bawić nie będzie. A co sądzisz o korelacji polityki z religią? Polityki z religią? No. Uważam, że powinny stać jak najdalej od siebie. Jestem za. Im dalej, tym lepiej. Dobra, do rozkmark. Muszę się przejść. Dokładnie. Gdzie ten rozkmark jest? A, tutaj. Nie wiem, połączenie religii i polityki to jest... To wychodzi państwo wyznaniowe. W ogóle no nasze państwo niestety robi się takie... Kurwa religii. Wyznaniowe? Kościelne, katolickie. No, też racja. Nie no, jasny szlak. Dobra, przenoszę się do jakiegoś innego... Ale jest nadzieja, no bo póki co nie jest aż tak dużo ludzi chodzących no, regularnie do kościoła, także nie jest źle. No tak, tylko szkoda, że wybierają, idą na wybory i chodzą do kościoła. Nie? No. No ale żeby do tego doszło, to musi się... Zmienić pokolenie. Inaczej to się nie zmieni, niestety. Ja myślałem na początku, że starsi ludzie musieliby umrzeć, żeby w Polsce zmieniło. No tak, właśnie tak musi być. Tak musi się stać. No. Bo ja z tego, co czytałem wiadomości ze statystyk, no to młodzi się ateizują. W sensie jest duży odsetek niewierzących wśród ludzi młodych w Polsce. Ja w końcu lecę dalej, bo napełniony już. A ja jeszcze jeden ładunek zrobię z tą ciężarówką, ale ja wyrzucę na chwilę, jak tylko dojadę. To mnie zaczyna denerwować.
No właśnie, a głównymi takimi bogami Shinto to jest Amaterasu na przykład. Nie słyszałem. Ups. Jakie już uszkodzenia? Nie. A nie wiem, czy kojarzysz taką grę Clone Hero. Clone Hero? Clone Hero. To jest podróbka od Guitar Hero, a to już powinieneś znać. Ty to chyba kojarzy. Guitar Hero to coś tak miało te gitary i się grało, wiesz. A. To nie gra, jest... ale grę kojarzy. To była dobra gra. Lecz ja ją nadal mam, tylko że we wersji Clone Hero, bo to jest wersja darmowa i mam wszystkie te czarty, które były w Guitar Hero, mam je od razu na komputerze. Tylko że jest jeden problem, no. Bo to jest gra na dwie albo nawet na cztery osoby, a nie mam z kim grać. No widzisz. To jest taka gra, wiesz, tak typowo na imprezę, nie? No tak, jest więcej osób, tym weselej wtedy, nie? No. Ciężarówka mi sama jedzie. No jest taka prosta droga, że nawet nie muszę kierować. Fotka zrobiona, że nie. Nie no, kurierzy tak zazwyczaj do mnie przyjeżdżają koło godziny 14-15, jakoś tak. Się. Jeden koleś na rondzie. No ale to tak jak mówię, no może się okazać, że dzisiaj tak nie dostaniesz. Nie? A masz numer do kuriera? Mam. Ja bym do niego zadzwonił, się zapytam, czy dzisiaj będzie. Właśnie przysłali mi wiadomości. Nie, tak zaczekam sobie jeszcze z godzinę i może zadzwonię. Dawaj mi numer, ja nie będę. Ale byłyby jajca. Ale to takie wielkanocne jajca. Tak właściwie to nie wiem, czy wiesz, ale w ogóle samo słowo Wielkanoc to pochodzi od pogan. Tak? No, bo święto się wzięło od bogini Eostre, bo wiesz, po angielsku jest Easter, nie? No i tam poganie właśnie czcili właśnie boginię Eostre. Czyli na polskie Ostare. No i to właśnie stąd się wzięło Wielkanoc. Ale mało o tym wie osób, a szczególnie chrześcijanie. Tak.
No, jak jest im mówione, że chrześcijanie, że ten, że Wielkanoc jest ich, no to wiesz. To jest trochę smutne. To jest takie smutne, bo to jest wprowadzanie w błąd. Dlatego nad tym ubolewam. A mnie to tam ani zimnie, ani grzeje. Może bym sobie tak płotkę cyknął? No, strzelaj. Bo jest taki piękny, krajobraz tu. Zostanę. Bo akurat jadę wzdłuż autostrady, nie? A zazwyczaj wszyscy jadą autostradą. Cyknę sobie fotkę. Myk, myk, myk. One. Wezmę fotograficzny. I heja. Umie? Nawet tak można by to zrobić. Będzie. Tak? I od razu wysłać na wota im. Niech oceniają. Istnieje. Jest zaplaudowane. A jechać. W ogóle to wczoraj... Jedziesz teraz tym Volvo? No. No, no. Miał porównanie, jak wygląda amerykańska oficjalna wersja, a jak wygląda to na którym Rosja. Ale to ja mam kabinę inną. Ale ze standardowego traka. Tak, tak, ze standardowego, tylko ja mam chyba drugą wersję, nie mam tej. Dobra. Oj. Gór. Ja mam z tym IMG górem. Powinieneś mieć. No, trochę inaczej to wygląda. No, ale podobnie. No, podobno, to wiadomo, musi być jakieś podobieństwo, musi być, bo to jednak motor robiony na podstawie tej ciężarówki. Ale... Ale no tutaj oficjalnie jednak to wygląda trochę inaczej, żeby nie powiedzieć mocno inaczej. Mocno? To tutaj wygląda tak, no słabo bym powiedział. Nie, biednie, tak oszczędnie. No. Dobra, 7 km. A
Daję 170 mil. Będzie 10 ogólnie. Jeszcze tylko 2. Ja nie lubię tej mojej klawiatury. Chociażby dlatego, że jest głośna. Masz mechaniczną? Nie lubię swojej klawiatury dlatego, bo jest głośna. Ale masz mechaniczną klawiaturę? Chyba tak, no, tylko że jest bezprzewodowa. Ale jej nie lubię. Dlatego będę sobie zmieniał na membranową, przewodową. A, widzisz. No i dobra, 10 ładunków zaliczonych. Zapisz. No to jeszcze tylko 2. Jeszcze 2 i będzie koniec.